Serdecznie witam zgromadzonych na dzisiejszej uroczystości dyrekcję szkoły, nauczycieli i wszystkich uczniów. Proszę wszystkich o powstanie. Całość, wartość. Poczet sztandarowy, sztandar szkoły wprowadzić. Pani dyrektor melduje społeczność szkolną gotową do uroczystego apelu z okazji święta odzyskania niepodległości. Do hymnu. Baczność. Poczet sztandarowy. Sztandar szkoły odprowadzić. Spocznij. Proszę usiąść. Serdecznie zapraszamy na okolicznościowy montaż słowno-muzyczny. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Zanim nadszedł pełen na Dzień Niepodległości 11 listopada 1918 roku, kraj nasz zajmował się 123 lata pod zaborami rosyjskim, ruskim i austriackim. Przez tyle lat zaborcy próbowali narzucić Polakom swoją kulturę, język, obyczaje, religię. Ale dzięki patriotycznemu sercu naszych pradziadków najcenniejsze wartości zostały uratowane. Jak matka dzieciom ciekawym. Olaka jest nasionek blizną na wiekach chwały i sławy. Moja mieszka na tym powiedz, o słupach nad wodą stawiany. Niech niesie twoja opowieść wiatrzalną i mocniej szokową. Matczyna i uczna z miłości, jak ojciec w życie wprowadzę. Nieżałość serdecznej troski i zatrudny szczodrze nagradzę. Biel śniegu i żarcie w biegu i orły lubię wesołskie. To wieczne symbole tej ziemi, najbliższej sercu po polskim. Wytłumacz nam, jak umiesz, skąd czerwień i bielę sztandarów. Niech ludzie żyją tu dumnie, że takie wydał ich naród. Proszę wszystkich o wspólne śpiewanie. Oh.
Być Polakiem, romantykiem, to nie tylko marzyć o wolnej Polsce. Wówczas znaczyło walczyć o nią, a często i oddać życie. I szli młodzi chłopcy na śmierć dla nas, byśmy mieli dziś wolny i własny kraj. Tysiące Polaków, często tylko nastoletnich chłopców, ginęło na obcych ziemiach w regionach polskich, służąc Napoleonowi. On to w 1807 roku tworzył księstwo warszawskie, ale to nie była nasza wolna ojczyzna. Jeszcze Polska nie zginęła. Kiedy my żyjemy, stronę obca przewodzi wzięła, szapeł odmierzony. Marsz, marsz Dąbrowski. Z ziemi włoskiej do Polski. Za twoim przewodem. Złączył się z narodem. Potem nastąpiły dalsze powstania, listopadowe i styczniowe, które zakończyły się klęską. Polacy zrozumieli, że są zbyt słabi, a zaborcy zbyt silni. Trzeba czekać, ale jak? Jeśli czekać, to pozytywnie, być poddanym, ale mieć honor, chodzić do niemieckiej szkoły, ale w domu uczyć języka polskiego i polskiej historii. A historię Polska miała ciekawą. Całe dziesiątki lat to walki z Niemcami, Szwedami, Rosjanami, Turkami, Austriakami. Pozytywny Polak to taki, który dobrze wykonał swoją pracę, dużo od siebie wymagał, był uczciwy. To rodzic, który był przykładem dla swoich dzieci. To nauczyciel, który mimo zakazu zaborców uczył języka polskiego. To ksiądz, który dbał o wiarę chrześcijańską. To żołnierz, który musiał walczyć w armii carskiej. Ale pamiętał, że jest Polakiem. W okresie zaborów Polacy, dążąc do zyskania niepodległości ojczyzny, organizowali między innymi powstania narodowo-wyzwoleńcze, zakładali tajne związki i organizacje, prowadzili walki w dziedzinie oświaty i kultury. Przeciwstawiono się skutecznie wynarodowieniu, zakazowi używania języka polskiego, wrogowaniu narodowego języka z kościołu. Domy i rodziny były szczególnymi strużami polskości. Dbano, dzieci mówiły po polsku, by znały polskie obyczaje, by wychowywano je tu patriotyzmu i szacunku dla przeszłości. Proszę o powstanie i wspólne śpiewanie z chórem. Thank you.
Kiedy 11 sierpnia 1914 roku wybuchła wojna pomiędzy Rosją a Niemcami i Austrią, w sercach Polaków zapłonęła nadzieja, że nadchodzi godzina wyzwolenia. Trzy państwa zaborcze rozpoczęły między sobą wojnę. Polacy musieli walczyć w szeregach wrogich armii. Ci, którzy żyli w zaborze rosyjskim, walczyli po stronie Rosji. Ci z zaborów niemieckiego i austriackiego po stronie przeciwnej. Polacy podzielili w wrogiej armii, zmuszeni byli strzelać wzajemnie do siebie. Proszę wszystkich o wspólne śpiewanie. Bądź mi za to.
pracy. Chcę mieć ojczyznę niepodległą, tylko nie bardzo wiedzieli, jak uzyskać tę wolność. W dodatku, rozbicie na partie i stronnictwa, różniące się poglądami. Dążyli też odmiennymi drogami do niepodległości. Dziś, w dniu rocznicy odzyskania niepodległości, warto zwrócić się wdzięczną myślą naszym dziadkom i pradziadkom, wspomnieć, jak z patriotyzmu i entuzjazmu, z walki i idei wyłoniła się Polska. Pytasz się, co to Polska? To pieskołki niezapominajki w rowie, to woda śpiąca na łąkach, kiedy nagle las zaszumi, mowę polską ty zrozumiesz. To jest Polska. Gdy zobaczysz gdzieś to pole, królujące ponad pole, to jest Polska. Gdy zobaczysz głowę wrzosy, rozpłyskane w kroplach rosy, to jest Polska. Kiedy drogi mieści w życiu, żyto srebrne przy księżycu, to jest Polska. Ujrzysz biały krzyż wycięty, hełm i pod nim piasek święty. To jest Polska. Ojczyzna. Zwykłe słowo, a tyle znaczy. Ojczyzna. Piękne słowo. Jak je tłumaczyć? Ojczyzna to jabłonie kwiatami usypane i mądre chabry w zbożu i jasne świerską bronkę i srebrną łuskie fale odrzańskie i wisiane. Skalista grań tatrzańska i mazowiecka łąka. Ojczyzna to wsie, miasta, ulice i stadiony i wszystkie polskie huty i wszystkie polskie szkoły. To porty i okręty i morza brzeg zielony. To zwykły dzień roboczy i święta, dzień wesoły. Ojczyzna, zwykłe słowo, czemu tak bliskie? Dziękujemy za wspólne świętowanie Dnia Niepodległości. Rolę tego święta dla Polski, ale również dla Was, dla Waszej rodziny, dla Waszej
klasy dla waszych najbliższych. Z taką refleksją was zostawiam. Dziękuję jeszcze raz i zapraszam do klasy.